Yo, cześć, siemaneczko, jestem Elvis, a witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft. Służby, w tym odcinku, moi drodzy, mamy naprawdę niezłą akcję, ponieważ przez całą noc postanowił pewien projekt, który bardzo ciężko realizowałem, ale stoi on właśnie przede mną, ponieważ jak sami wiecie, w tym miejscu było pusto. Ale właśnie, dzięki mnie już nie jest pusto, ponieważ tutaj zaraz powstał ogromny, ale to przeogromny budynek, który właśnie, uwaga, uwaga, jest moim nowym sklepem, w którym będę mnóstwo fajnych rzeczy sprzedawał, ale teraz po kolei, moi drodzy. Około godziny 21 zacząłem to właśnie budować i skończyłem 10 godzin później, więc serio, włożyłem to mega dużo pracy, ale szczerze, chyba są efekty, bo to jest, o ile się nie mylę, najbardziej futurystyczny budynek na samym serwerze. Tylko spójrzcie, moi drodzy, na jego design, więc według mnie to jest naprawdę przegniany projekt. A w środku oczywiście, ponieważ to jest mój sklepik właśnie z produktami ekskluzywnymi. Będziemy mieli najdroższe produkty na serwerze, więc serio, to jest naprawdę przeogromna inwestycja. Ale teraz tak, moi drodzy, wiemy sobie do samego środka i to tylko spójrzcie na to, jak tu jest właśnie przepisko. Tu jest wszędzie właśnie tutaj kwarc, właśnie jest drewno przestawione, są dywaniki, no i właśnie skrzynki, w których mamy mnóstwo produktów. Od właśnie name tagów, porybki tropikalne, obsydianik, perełki, refile, nawet mamy tutaj płotki na niewidzialność. LOL! I tu jest nawet też TNT i szczerze, chyba najrzadsze rzeczy, czyli płyty, które kosztują aż 50 zł za sztukę, więc to jest naprawdę, moi drodzy, mnóstwo. No i mamy też tutaj takie rzeczy jak pojęcione zegarki właśnie itp. Ogólnie to ten sklepik powstał właśnie z myślą o tych produktach, ale jeszcze, on ma ogólnie tam do góry dwa piętra, na których też będą oczywiście kompletnie inne rzeczy, na przykład jakieś tam jedzonka albo materiały budowlane, ale na razie nie ma co z tym w ogóle kombinować, bo musimy najpierw się wziąć za sprzedaż, żeby mieć po prostu pieniądze na właśnie te inne piętra. Dobra, moi drodzy, ale ogólnie byłem dzisiaj umówiony z Maciochem, ponieważ Macioch był bardzo zainteresowany właśnie kupnem ekskluzywnych produktów w moim sklepie, więc tylko teraz na niego poczekamy i zobaczymy, co Maciek będzie chciał od nas kupić, bo szczerze, jestem wręcz pewien, że Maciek ma tutaj gruby portfel, gdyż Maciok ogólnie ma kilka stoków bloków złota, to jest ogromna kwota, a właśnie, ja nie mówiłem, mam tu nawet obrazy, które kosztują może i dość mało, ale to są obrazy i za nie można mieć pieniądze, dobra, więc to jest też epickie. Dobra, moi drodzy, ale tylko teraz, gdzie jest Maciek, ponieważ byłem, o, elo Maciu! Elo gościu! Siema, co u ciebie? U mnie wszystko dobrze, tylko se umarłem przed chwilą, no ale dobrze, już jestem u ciebie. Okej, okay, a masz hajsik? Masz hajsik? Ale to ja nie powiem ci, bo mnie jeszcze okradniesz. Ja nie, nic nie powiem. Dobra, okej, okay, gościu, ale teraz tak. Od kiedy to się klienta pyta, czy ma kasę, mordo? Storki już. Czekaj. No. Nie. Tylko gościu, stój. Teraz mi tylko powiedz, jak ci podoba mój sklepik w skali od 1 do 10. Dawaj, gościu. No to wygląda całkiem spoko. 2,5 na 10. 2,5 na 10? 2,5 na 10. Czemu, tak, gościu? No bo mógłby być wyższy, większy i za mało diamentów. No, dziękuję bardzo. Nie, no, podoba chcesz mi się, żartuję. No co ty. No dobra, dzięki, gościu. Ale teraz tak, bo z tego, co ja chciałeś bardzo, ale to bardzo w nim zrobić zakupy, a więc teraz tutaj pana bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście muszę zobaczyć. No ja nie będę, wiesz, z własną forsą przychodził tutaj. Okej. Okay. Także ziomu. Poczekaj chwileczkę, gościu. Dobra, moi drodzy, ale w tym momencie każda osoba, która strzeli suba oraz napisze w komentarzu sklep, otrzyma danie serduszko, ale trzeba ten kanał koniecznie subować, bo to jest bardzo ważne i dobijamy do końca roku miliardów. Dobra, ale teraz tak, bo co ja raz tu już widzę, że na mnie czeka Macioch, więc tu wbijamy. Dobra, gościu, obejrzałeś już wszystko? Nie, na razie nic nie obejrzałem, ponieważ ty powinieneś mi wszystko pokazać. Co to, dobra, za sklep? Co to za obsługa? Przepraszam pana bardzo, sorki, dobra, ale po pierwsze, mam tutaj bardzo drogi dywan, który kosztował 500 euro. Ten dywan kosztował 500 euro? 500 euro, typie, stój! Beznadziejny jest! Stój, nie typie! Mi się. Zwariowałeś chyba, stój, przestań go niszczyć. Nie, no nie, zepsułeś wszystko, typie, o, nie. Proszę. Bez komentarza. Maciochowy, no. Maciochowy, no, dobra, a więc tak, po pierwsze mamy tutaj pajęczyny, mamy zlegarki, mamy mleczko, mamy nawet. Czy pani w ogóle słucha? Halo? Tak, ja słucham bardzo uważnie. Mamy tutaj również sadzonki dżunglowe, slajmy, typie! Szukam tajnego przejścia. Ale tu nie no masz tego przejścia, przecież tam jest ściana! Tam jest dobrze, ściana! Dobrze wiem, że tu jest tajne przejście. Dobrze, jasne, wiesz, co mnie by interesowało? No. Najbardziej to by mnie interesowało potki jakieś. Jakie masz potki, mordeczko? No nie widziałeś, tylko nie widziałeś. Ej, ale sztos, nie będę w końcu musiał robić potek, tylko będę ci kradł po prostu. Jak daj to kradł? Ale epicka opcja, ej, świetna, naprawdę. Ale ogarnij się, lol, miałeś coś kupić chyba, co nie? No ale powiedziałem ci, ja jestem biedny, ja nie mam pieniędzy. Ty wiesz, przecież ty masz tyle bloków złota, że to jest jakiś hit kompletny. No ale powiedziałem ci, że przed chwilą zginąłem i przyleciałem do ciebie od razu bez itemów. I nie masz w ogóle złota? No ja mam, ale w mojej skrytce. No ale gościu, a w ogóle nic nie masz przy sobie? No przy sobie nie, no ale to chyba nie problem, jeżeli coś fajnego jest, no to wiesz,
Dobra, gościu, wiesz, a więc teraz... klient wróci, jak będzie dobra obsługa, a jak będzie słaba, to nie wróci. Dobra, gościu, ale teraz tak, powiedz mi, czym jesteś bardzo, bardzo zainteresowany, ponieważ mamy tutaj nawet... Potki ja poproszę. Potki, a płytek, o kurde, ej, no ale właśnie. 50 zł? No sorry, widzisz, to jest bardzo rzadki towar. A skąd ty masz te płyty? No gościu, z cave'ów. Z cave'ów, ja znam te cave'y, mordo. Swoje dobra, 50 zł to jest dosyć sporo, więc na razie na to się nie szarpnę. Ale, co może być ciekawe? O, to jest no, bardzo ciekawe. Nieźle, nie? I to niby też masz z cave'ów, tak? To jest teraz akurat od ciebie, bo ty pisała, miałeś takie fajne drzewko żółglowe, które już zniknęło. No tak, miałem przecież. No właśnie. Dobra. Tu masz ogólnie nawet zegarki, sobie zobacz, Rolexy, panie, 6-8 Rolexów. To jest Rolex? To jest Rolex, złoty. Wow, nieźle, nie? Nieźle, nie? To tylko za 10? No ale za wiesz, to jest... Podrobiony to właśnie. Podrobiony. Ja mam tam oryginalny biuro, tym oczywiście, nie? Name tagi też na pewno bardzo fajny towar, ponieważ tak. Mi został zaledwie jeden. Ale drogi. Co ty masz, te Spectral Tearsy, znaczy tak. Tam Spectral Arrows. One działają ogólnie tak. Pokaj jak to działa. Czekaj, cyk. Pokaj jak to działa. Okej, że widać po prostu przeciwnika. Dokładnie, nawet fajne, przez nie? Bloki potem, no to jest bardzo fajne, ale ja się na żadną wojnę na razie nie wybieram. No dobrze. Także wiesz co, jak będę się wybierał, to wtedy cię poinformuję po prostu. Okej, dobrze, stary, dobra. Obsydianie wow, no właśnie. Ile upsa. No właśnie. Ej, to jest dobre na jakieś pranki, trolle albo na jakąś bazę, to jest świetne. Ale on jest ogólnie dość tani, jak pan zauważył dobrze. Dwa za to jest ogólnie, w całym sklepie jest wszystko za jedną sztukę. Okej, za jeden blok 2 złota chyba ci coś pogięło. Czemu niby? No to jest mega dużo. Ale pana stać, to jest bardzo ekskluzywny sklep, no ale przecież. Pomyśl w ten sposób, to jest 2 staki golda za jeden stack obsa. To jest za drogo, mordo. To ja nie sobie jest potrzebuję. Drogo. A jest jakaś karta stałego klienta, halo? Możemy potem panu oczywiście wyrobić, ale ja poproszę jakąś kartę stałego klienta. Ale nie teraz, gościu, nie teraz, w innym terminie. A jest jakiś rabat dla pierwszego zakupu? No uznajmy, że panu damy jakiś rabacik, no uznajmy, że tak, damy panu. 100%? Ceny? 50 i stoi. 100% ceny, dobra, czyli bierzemy wszystko. Co ty, stój! Yeah. Pan, co jest panu? Nic nie wolno stąd wyjmować teraz, nie wolno panu. Dobrze, proszę. Oddaję wszystko elegancko, czyli tak, 50% zniżki będę miał, no to tak, refkile są spoko, to sobie będę czasem podjadał. No i te potki, najbardziej potki. Drogo, bo to ale są teraz potki tylko... na niewidzialność, to jest droga sprawa i długo się to robi, tego się nie chce robić, więc to jest na pewno spoko. Dobra gościa, ale teraz tak, tylko w tym momencie wbijasz puchalsik i coraz ty wracasz. Dobrze, gdyż... to ja zapraszam dobra. Za mną. Ja zapraszam za mną. Okej, okay, a nie gdzie? Tutaj. No wie, ja mogę ci pokazać, mordo, jeżeli moje itemy jeszcze tam żyją, to weźmiemy je, a jeżeli nie, to będę musiał iść do mojej skrytki. Ponieważ ja sobie robiłem taką skocznię mini, no ona nie do końca zadziałała, także mordo, patrz, tutaj wbijamy. Tak, gdzie tutaj. Niby? Nie ma tutaj moich itemów? No jakich itemów? No to weź się pod budę, ja nie zniknęły, mam bloków, zniknęły. No. Co ty gadasz? No, lipa, nie? Naprawdę? No, a ile ty miałeś hajsu? No nie powiem ci, nie ty, powiem ci załamujesz mnie. Nie powiem ci absolutnie, poczekaj, ja sam zobaczę, czy ich nie ma, ale okay. No jeżeli ty mówisz, że ich nie ma, to ich nie ma w takim razie, ależ, no dobra, trudno. To lecimy do mojego domu i bierzemy hajs. Okej, okay, sorry, ale tylko szybko, serio, mam bardzo mało czasu, serio, gościu. No co, ty pośpieszasz klienta, to zaraz go stracisz. Dobra, tutaj poczekaj, tutaj okay. Masz poczekać, mordo, okej. Okay. Mój drogi, tylko spójrzcie na to, on nam tak skąpi, a ma wieżowiec cały za złoto, no to jest jakiś kompletny hit. Czy to widzicie? Złoto jeszcze... Hello, jestem Macio. Masz hajsiwo, gość, masz hajsiwo? Tak, mam hajsiwo, ale potrzebuję jedzenia. No to, wiesz co, a już tutaj jest tej mojej czystej, przyzwoitości dam to jedzenie, łap. No wiesz, no przecież jesteśmy ziomkami jeszcze, mordo. Jasne. Ty. Jasne, it's a prank. Dobra, gościu, ale teraz okay. Tak. Szybko teraz lecimy do sklepu. Ale ty jeszcze o czymś nie wiesz. O czym mój niby? Sklepik ma oczywiście swoje godziny zamknięcia i za około właśnie minutę go zamykamy. Co? No tak! To jest jakaś masakra! Więc jak pośpiesz. Się traktuje klienta? Pośpiesz się! Nie mogę dywanu rozwalać, nie mogę kraść, no naprawdę, jest bez... Elviso, musisz zatrudnić kogoś, kto jest bardziej kompetentny od ciebie. Dobra, aha. Mordo, ja biorę wszystkie potki chyba. Okay. Nie, no, wezmę dwie potki poproszę. Okej, okay, dobrze. Do tego poproszę... cztery sadzonki muszę te wziąć, i do tego jeszcze wezmę, pajęczyny ty masz, a nie, pajęczyny ja mam chyba, to nie potrzebuję. Okay, to nie taka wezmę, niby mam jednego, ale zawsze się przyda, bo straciłem moje dobrze. Itemy. Dobrze, to wszystko, tutaj do kasy, dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Tylko teraz a gdzie jest fajne przejście, mordo? Nie ma przejścia. Można kupić? Tak.
Lol. Dobra, gościu, zamykamy za 30 sekund, szybko. A gdzie jest tajne przejście? Gościu, zamykamy. No nie, do ostatniego klienta powinno być otwarte. Gościu, dawaj tylko teraz swoje wszystkie produkty i je zaraz sobie obejrzymy. Dobrze. Oczywiście. Proszę. Okay, proszę, to wszystko chciałbym kupić tutaj. Dobrze, tak. Okej, okay, tylko teraz musimy to sobie oczywiście tutaj ogarnąć. Czyli to będzie 40 zł. Dobra. To będzie. Tu będzie 4x18, spoczko. A tam będzie raz po 25. Wiesz co, Macio? To jest, gościu. Ze względu na to, że jest pan moim pierwszym klientem, to ogromny dla pana zrobię, ale to ogromny wyjątek. To znaczy? Ale żeby było jasne, to się no. Nigdy więcej nie powtórzy. No co? Dam panu to, to, to i to. Za jedyne 40 no. Zł. Ogromny rabacik. Ej, ale to powinno właśnie. Ja powinienem za same potki zapłacić 40. No właśnie. Nice. Ej, a ile to będzie bloków? Bo ja mam bloki. To będzie jakieś 4,5 bloka. No to dam ci 5 bloków, niech ci będzie. Raz, okay. 2, 3, 4, 5. Okay. Dziękuję bardzo. To jest 5? Tak, jest 5. Dobra, to spoko, gościu. Jakby co to wiesz? Jakby co to wiesz? Jakbyś miał jakiś dobry towar, jakbyś miał dobry towar, mordo, to zawsze dzwonię. Elo! Okej, okay, elo! Dobra, moi drodzy, jak sobie widzicie, udało nam się ogarnąć tutaj taką idealną inwestycję, ponieważ udało mi się Maćkowi tutaj właśnie sprzedać 2 potki na niewidzialność, 4 sadzonki na drzewka tropikalne i name taga. I właśnie dzięki temu zyskałem, uwaga, uwaga, ile? 45 zł. Dobra, moi drodzy, ale tak jak bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za, jak sobie widzicie, oglądanie tego chorego odcinka, w którym właśnie ogarnęliśmy sobie sklepik i pierwszego klienta. Dziękuję wam bardzo, subskrypcja, zobaczcie komentarze w górę, widzimy się jutro, ponieważ na moim kanale są codzienne odcinki o godzinie 13. I koniecznie stracicie suba. Siemano, elo i yo!